Jestem Amanda Bryan z gór Pocono w Pensylwanii. To jedno z miejsc, gdzie ustawiam aparaturę. Jestem dekarką i kamieniarką. Gorzelnictwo to moje hobby. To prawdziwy niedźwiedź gryzli. Uczę się z książek, które udało mi się zdobyć. To karabin z 1903 roku. Strzelano z niego w czasie II wojny światowej. Jestem kujonką. Interesuję się nauką, więc przyjaciele nazywają mnie panią profesor. Robię alkohol, by podzielić się z ludźmi wiedzą, którą z trudem zdobywam. To brzoskwiniowa brandy. Ma 47%. Robię czyste alkohole, bimber z kukurydzy i orzechówki. Chcę chłonąć wiedzę, dzielić się nią i inspirować ludzi. Możemy się wiele nauczyć od innych. Zainteresowałem się gorzelnictwem dzięki moim przyjaciołom, którzy pewnego dnia przy ognisku zrobili trochę bimbru. Spodobało mi się to. Chciałam się tego nauczyć. Jestem też artystką. Staram się w ten sposób połączyć moje pasje. Gotowanie i nauki ścisłe. Chciałabym zostać mistrzynią destylacji, bo nie wyglądam na osobę zajmującą się gorzelnictwem czy wymieniającą pokrycia dachowe i zrywającą gąd. Choć dobrze się na tym znam. Chcę, żeby inne kobiety i młodzi ludzie zobaczyli, co robię. Zależy mi na tym, by osoby, które coś robią amatorsko i nie wierzą, że mogą się tym pochwalić, zrozumiały, że wystarczy poświęcić trochę czasu i wysiłku, żeby się czegoś nauczyć. Że możliwości są nieograniczone. Chcę to uzmysłowić ludziom. Przygotuję rum z orzechów laskowych. Użyję orzechów z Turcji i z Oregonu, bo nieco się od siebie różnią. Mają trochę inny smak. Dodałaś też laskę wanilii. Tak. Brązowy cukier i mleko z orzechów laskowych. Uwielbiam rum z orzechami, bo z pochodzenia jestem Polką. Orzechówka cieszy się tam popularnością. Nalewki z orzechów laskowych to nasz chleb powszedni. Chętnie spróbuję czegoś wyjątkowego.